dobry moi drodzy, zapraszam Was dziś, w środę, 13 maja, do krótkiego spojrzenia na Słowo Boże i wspólnej modlitwy. To słowo czytamy dziś z pierwszej Księgi Królewskiej z 8 rozdziału 39 wersetu. Posłuchajcie. Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. No i to słowo od razu wywołuje w nas pewien dyskomfort. To, co ukrywam tak skrzętnie przed światem, to, co gdzieś wydaje się dla mnie przynajmniej zamknięte przed innymi ludźmi, to Pan Bóg doskonale zna. Pan Bóg doskonale wie, jaka jest kondycja mojego serca i Pan Bóg doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie uczucia zakorzeniły się na dobre w moim sercu. On widzi tam miłość, ale też i widzi nienawiść. On widzi tam pokój, ale też widzi wiele strachu i stresu. Pan Bóg jest doskonałym, moglibyśmy powiedzieć naszym ludzkim językiem, kardiochirurgiem. Zna się w sposób szczególny i najlepszy na naszym sercu, na moim sercu i na Twoim sercu. Dlatego psalmista, wiedząc o tym, wołał: stwórz serce czyste we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Co to znaczy? Zaprośmy Boga do swojego serca, aby w tym sercu zrobił porządek, oczyścił go z tego, co złe. Sprawił, że nasze serce zacznie ponownie bić rytmicznie i pompować krew do całego naszego organizmu, natlenioną krew, po to, abyśmy mogli dobrze funkcjonować i aby w naszym życiu nie było strachu, złości, nienawiści, wszystkich tych złych rzeczy. Abyśmy byli przez Niego przemienieni i abyśmy w Jego imieniu potrafili iść do wszystkich ludzi, do których On nas posyła. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Choćbyśmy nie wiem, jak bardzo nad sobą pracowali i choćbyśmy nie wiem, ile kursów skończyli, nie jesteśmy w stanie pozbyć się z tego, co złe, z naszego serca. Dlatego musimy Boga zaprosić do naszego serca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, aby w nas jako najlepsi lekarze działali. I o tym mówi dzisiejszy drugi tekst, który zapisany jest w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w wersetach 16 i 17. Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Bóg ma nam dać dobrą nadzieję z łaski, ma pocieszyć nasze serca i utwierdzić nas w czynieniu dobra i w dobrym słowie, którym będziemy dziś do innych wychodzili. Jesteście na to gotowi? Jesteście na to przygotowani? Chcecie być dziś dobrym sercem dla innych? Chcecie rozsiewać miłość i pokój wokół siebie, szczególnie w tym świecie, który potrzebuje tego w sposób ponadszczególny w tej chwili? Stańmy się takimi. Spróbujmy ten dzisiejszy dzień właśnie w ten sposób przeżyć. Zaprośmy Boga lekarza do naszego życia, który niechaj usunie to, co złe, naprawi relacje, które zostały popsute i zbuduje na nowo, na nowym gruncie same dobre uczucia w każdej i każdym z nas. Pomódlmy się dziś o to. Poprośmy Boga, aby w nas zaczął działać. Panie nasz i Boże, lekarzu naszych serc i naszej duszy, Ty masz wgląd w stan każdej i każdego z nas. Ty widzisz, z jakimi problemami borykamy się na co dzień. Ale Ty też widzisz nasze radości i nasze szczęścia, bo Ty nas tym wszystkim obdarzasz. Dlatego przychodzimy dziś, w środę, 13 maja, i chcemy prosić, abyś oczyścił nasze serca, abyś nas uzdrowił, abyś nas przywrócił do właściwych relacji, do prawdziwego życia poprzez działanie Ducha Twego Świętego. Panie, na działanie Ducha Świętego się otwieramy. Chcemy prosić,
abyś wypełnił nas tym duchem, abyśmy czynili tylko dobrze i wszystkim zwiastowali dobre słowo, dobrą nowinę o Tobie jako naszym Zbawicielu i wspaniałym, miłującym Bogu. Daj nam, Panie, dobry dzień, zmotywuj nas do działania, spraw, abyśmy wszystko, cokolwiek będziemy czynili, czynili w Twoim imieniu, z całego naszego serca, z całej naszej siły, po to, aby przyniosło to korzyści dla Twojego Królestwa i dla Twojej chwały. Wysłuchaj nas, bo do Ciebie wołamy i Ciebie prosimy w Duchu Świętym. Amen. Moi drodzy, życzę Wam dobrego, pełnego pokoju dnia. Zostańcie z Bogiem.